Witam Państwa, nazywam się Dariusz Szpakowski, zostałem przez organizację Greenpeace poproszony o komentarz tutaj do tego wydarzenia. Jak widać, używamy kamery szerokokątnej, dlatego że zawodnik zasłania nam tutaj większość, że tak powiem, obrazu. Widzimy, że teraz poszukuje GPS-a, bo włącza aplikację Endomondo. Niestety ma Nokia 5110, więc oczywiście nie ma pojęcia o tym, że Endomondo na niej nie będzie działać, ale rusza do biegu bardzo ładnie, może nie za szybko, ale zaraz ma zamiar przyspieszyć. O, tutaj bardzo ładnie zaczął szybko biec, to już normalnie, pierwsze 200 metrów, nie widać, żeby była jakaś zadyszka. Tutaj dwa ochotnicze wozy Straży Pożarnej, OSP Sława, OSP Śmieszkowo czuwają, pani Wiktoria Papadiuk czuwa też, proszę, pierwsze kółeczko zrobione, troszeczkę zwolnił, bardzo ładnie, praca pośladków, tutaj nogi, bardzo ładnie, lewa, prawa, chyba zaraz przyspieszy. O, proszę bardzo, znowu petarda, odpalił petardę, proszę Państwa, w tej chwili sejsmograf pokazuje 8 w skali Richtera, także delikatne wstrząsy w Urzędzie Miasta i Gminy są wyczuwalne. Już wraca tutaj, zaraz wróci, ale z tego co widać, chyba to już jest krok. To już nie jest bieg, tak? Oczywiście ostatnie 200 metrów już nie dał rady. Przebieg 600 metrów, 200 ostatnie metrów to już jest chód, więc bardzo ładnie wrócił, ale widać świeżutki, w ogóle niezmęczony, także widać, że stać tego zawodnika na więcej. Jest przyszłością polskiego biegania. Kibicujemy i życzymy powodzenia w dalszych treningach, abyśmy nie musieli ich dalej komentować.